Cześć, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł Malinowski, a dzisiaj zrobię test. Lidlaki kontra świeżaki. Chciałbym poruszyć kilka kwestii. Mogłoby się wydawać, że maskotki zarówno z Lidla, jak i Biedronki będą miały te same cechy, tylko inny wygląd. Jednakże prawda jest zupełnie inna. Zapraszam do oglądania. Oglądaj film do końca, aby dowiedzieć się, jak wygrać słodziaka lub Lidlaka. Test będzie miał 5 kategorii, mianowicie pierwsze wrażenie, cena, jakość wykonania oraz ocena ogólna. Koniec gadania, przechodzimy do testu. Pierwsze wrażenie. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem te dwa pluszaki obok siebie, to aż mną... Pierwsze wrażenie, bezdyskusyjnie wygrywa tutaj słodziak z Biedronki. Jest on ładny, słodki, ma wyszywane oczy, które patrzą się prosto na nas. Za to Lidlak ma podejrzany wzrok, plastikowe oczy i sprawia wrażenie, jakby... Nawet nie chciałbym wiedzieć, co zrobił Lidlak. Druga kategoria, cena. Jeśli chodzi o cenę, mamy trzy opcje. Dla słodziaka i jedną dla Lidlaka. Lidlaki wszystkie, nieważne jakiego weźmiecie, kosztują 9,99. Słodziak może kosztować 5 dyszek, jeśli chcemy pójść po prostu do sklepu, dać 5 dych, mamy słodziaka. Następna opcja, według mnie najlepsza, to wydać pieniądze na zakupy, zbierać naklejki, 30 naklejek, dopłacić 20 zł i macie słodziaka. No i ostateczna opcja to uzbierać 60 naklejek i macie słodziaka za darmo. Ale według mnie lepiej 30 naklejek i 2 dychy dopłacić. No i kto wygrywa tutaj? Pozwolę, abyście ocenili to sami, podjęli decyzję po obejrzeniu tego filmu. I chyba najważniejsza kategoria, jakość wykonania. Lidlak sprawia wrażenie, jakby zaraz miał się nam rozpaść w rękach. Jego wykonanie jest tandetne. Plastikowe oczy. Z tyłu na przykład tutaj mamy dziurę, że mogę mu tą watę wyciągać, pomimo tego, że jest nowy. Wziąłem go z samego dołu kartonu, aby nie był wymacany. Jak zobaczymy sobie na jakość szwów, to widać nitki. Często trafiają się również tutaj w tych Lidlakach. O, tutaj jakiś dziwny bubel jest. Jakbym powiesił zająca za ucho, a dynię za ten cypel i dokładał ciężarków, na 100% dynia rozerwałaby się dużo szybciej. Jeśli weźmiemy sobie słodziaka do ręki, to on jest tutaj naprawdę bardzo ładnie poszywany. Nie wystają żadne nitki. Chciałbym tylko nadmienić, że to nie jest materiał sponsorowany ani przez Lidla, ani przez Biedronkę. Podobają mi się, że te oczy są naszywane, a nie są one plastikowe, tak więc nie ma to jakiegoś ryzyka oderwania lub pęknięcia i połknięcia. Chciałem jeszcze tylko dodać, że kiedy głaszczemy nasze maskotki, to na Lidlaku pozostają takie brzydkie smugi po dotykaniu, a słodziak jest piękny jak z wystawy. No i wspomniałbym na koniec jeszcze, że Gang Słodziaków ma taką świetną, tekturową ekspozycję w sklepie, a Lidlaki, naprawdę jak to zobaczyłem, to byłem zdruzgotany, a Lidlaki leżały sobie w kartonie, w tekturowym kartonie pomiędzy lodówkami z mięsem, a pomiędzy ubraniami dziecięcymi. Jak wspomniałem na początku filmu, jeśli chcesz wygrać zwycięzcę tego testu, zostań do końca. Zanim przejdziemy sobie do oceny ogólnej, chciałbym jeszcze tylko spojrzeć tutaj na Gang Słodziaków oraz na Gang Lidlaków jako całość. Tutaj mam taką małą karteczkę. Mamy tutaj kukurydzę, która no jest nawet spoko, wygląda ok. Czosnek. Nie widać tutaj ani koloru, ani kształtu. Totalna porażka. Mango, tak samo, totalna porażka. Dynia, no dynia wygląda spoko. Jest taka fajna akurat w klimacie zbliżającego się Halloween. No i jest też awokado, które wygląda naprawdę dziwnie. Jeśli mówimy o gangu słodziaków, to są one bardzo, bardzo słodkie. Jeśli miałbym podsumować Lidlaki i słodziaki, najkrócej jak potrafię, słodziaki budzą sympatię, Lidlaki budzą grozę. I po teście. Zwycięzcą jest słodziak, a raczej słodziaki, bo jest ich wiele. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca i dla was, dla najwytrwalszych, konkurs. Konkurs możecie wygrać słodziaki. Trzeba udostępnić film na swoim Facebooku jako publiczny i jeśli to zrobisz, to napisz na moim fanpage'u Paul Mnowski, link w opisie, pod zdjęciem słodziaków i Lidlaków,
które właśnie wrzuciłem na fanpage, zrobione, albo ok, albo już, wtedy spośród tych komentarzy ja rozlosuję zwycięzcę bądź zwycięzców, bo to od was zależy, ile maskotek zostanie rozlosowanych. Im więcej będzie udostępnień, tym więcej będę losował maskotek. Pula startowa to jeden świeżak, a reszta w waszych rękach. Dokładnie opisane zasady konkursu w opisie filmu. A wyniki konkursu na moim fanpage'u Paul Mnowski na Facebooku 5 października w piątek. Do zwycięzców oczywiście odezwę się w komentarzach w odpowiedzi. Jeśli jesteś za młody bądź za młoda i nie masz jeszcze Facebooka, to poproś kuzyna bądź kuzynkę, aby udostępnili ten film jako publiczny oraz napisali w komentarzu pod moim fanpage'em zrobione. Ja się z wami żegnam, wyniki już 5 w piątek. Do zobaczenia!